odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Christ, our Lord.
miejsce nie poszedłeś. Więc wtedy pielgrzymka przyszła tutaj. Przywędrowała grupa z dekanatu wieszyńskiego, której mieszkańcy Smarkowa co roku udzielają wspaniałej gościny, otwierają domy i serca. Za to gorąco wszystkim wam, moi drodzy, dziękuję, bo i sam tej gościny co roku tutaj doświadczam. Paweł poprzył na modlitwy pielgrzymów, na ich trud, na posługę księży. Tak, zasiane ziarno wracało. W roku następnym wybrał się już na szlak pielgrzymi sam. Ale w życiu przypadków nie ma, bo przypadki są tylko w gramatyce, a w życiu jest Boża opatrzność. Na pielgrzymce akurat w tamtym roku, kiedy Paweł doszedł w Korunie Skarżyckiej, do której dołącza grupa skorskich, wędrowali alumni Radomskiego Seminarium Duchownego z ojcem duchownym księdzem Maciejem. Księdze Pawle, rozmawiałeś, patrzyłeś, a po pielgrzymce głos Chrystusa stawał się coraz mocniejszy. Myśl o powołaniu kapłańskim jakoś dziwnie nie dawała spokoju. Trochę się z nią mocowałeś. Kiedyś na imieninach podczas mszy świętej mieszkańcy rodzinnej miejscowości składali ci życzenia, by był księdzem. Oburzałeś się na takie życzenia. Tak, było i tak. Miałeś trochę swoich planów wtedy. Paweł chciał być inżynierem i chciał budować wiatraki. Takie miał wtedy marzenie. Ale Pan Bóg ma niesamowite poczucie humoru. W powieści Miguela Cervantesa Don Quixot tytułowy bohater rzuca się na wiatraki, widząc w nich olbrzymów. I chcę stoczyć walkę z wiatrakami. Wbija miecz w jedno z ramion wiatraka, lecz wiatr poruszający wiatraki unosi Don Quixota w górę, kręci nim i gdzieś go rzuca na ziemię. Ale odrywając się od hiszpańskiej literatury, czy w drogi prymicjancie powołanie twojego patrona, świętego Pawła Apostoła, nie miało przynajmniej jednego elementu wspólnego, gdy olśniony jasnością Chrystusa upada na ziemię, by powstać, a następnie...